Tarek Andrzej Witka. Ja, Lord Vader, będę zarządzał całym światem. Będę zarządzał całym światem. Tak mówił Lord Vader w jednych wojnach. Fajny gość, nie? Pewnie, że fajny. Powiedział, że co? Światem będzie zarządzał? Tak? To my cię przestamy. My cię, kurwa, nauczymy. Weź sobie kup chuju dobry węgiel. Przestań kopcić. Jak ktoś twój komin widać. Z mojej gospodarstwa. 115 na 1. I budynek jest od mety, od granicy działki. Będziemy dzwonić. Smok! Panie, tu się nie da oddychać, nie? Robotę, to, gdzie to się oddycha? A zima jest długa. Mandaciki będziesz płacił za każdym razem, jak zadzwonię. Tak samo jak i ja. Będziesz miał prezentów w pyst do samych świąt. Bo zima idzie. Także Lord Vader dostanie takiego psztyka, że mu się nawet nie wiadomo, co przytyka. Weź se kumin przeczyść. Za profilaktyce se przeczyść, bo ktoś ci kurwa przeczyści, oba. Znaczy ty możesz jeden kumin, ale będziesz z druta też możesz stać, nie? Lubisz? W trójkontakcie rąbach. Zygmunt też czy ze Zdzichem? Czy z tym Zdzichem, co to mieszka u mnie w budce? Zdzichu tu mieszka taki, wiesz? Zdzichu mieszka. I ten Zdzichu broni moich wiśni i czereśni przed innymi szpaczkami, bo to są nasze czereśnie i on ich pilnuje. A ty zacznij się zastanawiać, co teraz zrobi filozof. Zacznij się zastanowić, bo miał być u mnie dzisiaj pan, a może mnie nie było, może był, a mnie nie było, pan dzielnicowy. Ale spotkamy się 10 grudnia na komisji alkoholowej. To ja powiem, że to już żarty się skończyły z filozofem. Filozof teraz się weźmie za te sprawy inaczej. Po swojemu. Po swojemu się weźmie za to. Teraz powiem Państwu, to jest absolutnie nikomu do niczego niepotrzebne. Przynajmniej mi to jest do niczego niepotrzebne. Mamy taki preparat. Niedostępny na rynku oficjalnie do gazowania zboża. On bardzo dobry jest, bo on szuka ludzi. Można go wrzucić do komina niekoniecznie. Podrzucić nowe groźby karalne. Podrzucić taki preparat. Podrzucić, wyrzucić, skrócić. Trafi mi z nosa pewnie korona. Proszę uważać, nie zbliżać się. Dostanie pan zaraz wezwanie do zapłaty. Zapłaci pan, to dobrze. Będzie sprawa w sądzie następna, rozwiązanie umowy. Później będzie sprawa o nękanie. Ja tu pana cały czas odczekam, że pan sobie tam, pan sobie weźmie długopisik i sobie ty, uczeń, zapisuj. Pamiętasz taki sketch? Fajny sketch, zapisuj. I teraz tak, coś pan rura? Kompadrure. Gdzie ta rura? Nie ma rury? To pan se kup śrubunek. I cię będziemy tak śrubunkiem, synku, przyśrubowywać. Powolutku, powolutku i wyciskać coczki. No, kroczki. Powolne kroczki są najlepsze. Dają duże efekty. Dużo lepsze niż cała reszta. Także Lord Vader, niech się schowa do wiader. Rozumie pan? Czy jeszcze pan nadal nie rozumie? Bo pan pewnych rzeczy chyba jeszcze nie zrozumiał. Ale to nieistotne. Tata jest na ręce, to dobrze.
to jemu jest nie wolno pracować. Gdybym go tylko kurwa z widłami nie zobaczył. Albo w traktorze. Bo to będzie niedobrze. Dolina Biebrzy, wypalanie traw cały czas czeka na pana. Czekamy aż PiS podwyższy kary. 5 tysięcy to jest chuj nie kara. Ja bym dał 50 tysięcy za to, żeście wypalili te Biebrze. Bo tam się komuś zachciało łąkę wypalić. A jak ty mi spaliłeś trawę, bo tu chciałeś uprawiać, babka mnie przekonała do dzierżawy. O, zapłaci, to spłaci. Później się ciągle martwiła, czy ty będziesz miał na zapłatę czynsz. No widzisz, jako to kochająco dziewczyna jest ciebie. Jak cię tak kochał, to dobrze. To dla niej te orterze zajebałeś? Tak? To znaczy, że ty się kochasz. To będzie trwały związek. Trwały i rozwojowy. Ona ci da dużo dzieci. Takich samych pojebanych jak i ona. Co to za pojebane ludzie? Czeka was sąd ostateczny, na szczęście ja w nim nie będę uczestniczył, bo ja bym was nie zsyłał do czeluści, gdybym był stwórcą. Ja mu tylko mogę podpowiedzieć. Ja bym was każdego przykuł do graczki i tyle. Jednego do graczki dużej, jak jest mały, to do dużej. A jak jest stały, bez prostowania, to ściele, taki byk, to do krótkiej, graczuszki bym przykuł. I sobie tam pylić. Będziecie sobie pylić. Żeby coś zjeść, to trzeba pylić. A wyście tylko opylali. Tylko czyjeś inne dobra, nie? Dobra to jest zupa z bobra. Ale z leszcza jest jeszcze lepsza. A najlepsza jest z wieprza. Czy pan to wieprz, czy leszcz, czy bóbr? Nie wiem. Wiem, że u babki był niezły bóbr. I to nie tylko na dole. Tu był większy bóbr. Jakby się nie goliła, jakby się nie kupowało tam maszynek z górnej półki, to by zarosła jak małpka. Kitekat. Kotek. Kotek. Uważaj. Uważaj. Wiesz, co ci powiem? Wiesz, co jest największą torturą? Nie tam jedzenie, nie bicie. Ja tych torturowców to nie rozumiem. Wystarczyło gdzie na... Tak jak ty, to na jeden dzień. Byś sobie usiadł, dostał żarcie, wodę i spanie. Wszystko, pysk, kurwa, szwedzki stół i woda i to tam. Sam byś się zabił na śmierć, jakby ci woda kapała. Kap. Sam byś wypił tyle wody, żeby o tym zapomnieć. Tylko widzisz, nawet jakbyś wypił tyle wody, żeby zapomnieć, to i tak by było. Kap. I w końcu byś się sam powiesił. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą. Na razie z wolną Polską pozdrawiam Roberta Brzozę, pozdrawiam wszystkich Słowian na całym świecie, pozdrawiam Amerykę, Indonezję, wszędzie są normalni ludzie. Was jest kurwa za mało, żeby nam coś zrobić. Za mało. Próbujcie. Nasienie węża, reptymiany, szaracy, kurna. Mamy też fajnych gości pod ziemią, które nam pomagają, ale nie powiem jakich. Żubnice, żuczki, karczowniki, chociaż one tam nam szkodzą, niby to tam, ale oni też są potrzebni. Jak je Bóg stworzył, to są potrzebni. Krety. Porozmawiaj z kretem. Nie potrafisz, bo jesteś za głupi. Trzeba porozmawiać z kretem i kret sobie pójdzie do sąsiada, do niego wkurwia, nie? Sobie tak psyp sobie piaski, my sobie będziemy robić babki z piasku. I nie tylko filozof będzie obrabiał babki. Bajka. Ze stwórcą na razie.